Co po niektórych dobrze byłoby też ukrócić odgrywanie czarnoskórych piosenkarzy w programie Twoja twarz brzmi znajomo. To jest jeden z tych tematów, który na przykład mnie osobiście bardzo zdenerwował, bo też na podcaście ten temat poruszyliśmy, bo mnie strasznie to, w jakim kierunku zmierza ten świat. I ja mam takie wrażenie, wiadomo, że mówię to pół żartem i prześmiewczo, że na dzień dzisiejszy, jak jesteś osobą białą i nie daj Boże, heteroseksualną, to jesteś mizoginem, mizantropem, nie mizoginem tylko, rasistą, faszystą, złym człowiekiem, potencjalnym przestępcą. A, i potencjalnym celem, wiadomo, bo może jakąś kobietę napadniesz. To, jak przekaz medialny płynie z Ameryki czasami, to moim zdaniem jest przerażające. Po prostu jest to przerażające. Ja rozumiem, bo jeżeli się zagłębimy stricte w historię, to ja rozumiem, że blackface właśnie przez historyczne aspekty jest czymś bardzo złym w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych faktycznie z osób czarnoskórych robiono niewolników. No i faktycznie kiedyś tam ludzie malowali się na czarno po to, żeby wyśmiać osoby właśnie pochodzenia afrykańskiego. No był tam olbrzymi problem z rasizmem. Ale warto pamiętać, że w naszej kulturze, w kulturze polskiej, nie mieliśmy takiego epizodu. Nie mieliśmy czegoś takiego. My nie płynęliśmy statkami do Afryki i nie ściągaliśmy ludzi, z których robiliśmy niewolników, którym kazaliśmy pracować na plantacjach i których traktowaliśmy jak zwierzęta. Nie było czegoś takiego w naszej historii. Nigdy. I w momencie, w którym istnieje program rozrywkowy, który powstał bodajże w 2014 roku, bo ja czytałem na ten temat specjalnie, żeby też na podcaście się wypowiedzieć. W 2014 roku powstał ten program i ten program od samego początku miał taki sam zamysł, czyli osoby znane polskiego show biznesu były charakteryzowane na osoby właśnie popularne ze wszystkich zakątków świata tak naprawdę, zarówno za osoby białe, za osoby pochodzenia azjatyckiego, jak i za osoby czarnoskóre. I nikt nie miał z tym problemu, a nagle ten nowoczesny świat, tak bardzo postępliwy, doszukuje się w tym problemu, bo ktoś to zobaczył i stwierdził, że wrzuci do takiego głębszego nurtu pozapolskiego, to wypłynęło, podejrzewam, poza granicę naszego kraju również i zrobiła się wielka afera. Tylko że wydaje mi się, że trzeba odróżnić zabawę od rasizmu. I uważam, że w momencie, w którym ktoś powie żart o osobie czarnoskórej, jest taki popularny żart, czym się różni murzyn od balkonu, balkon utrzyma całą rodzinę, jest to pierdolonym żartem. Nie ma na celu nikogo obrazić. Trzeba taki żart odróżnić od wyśmiewania się z kogoś. Jeżeli gość zrobił charakteryzację, próbował odwzorować koncert czy piosenkę Lamara, to się od niego odstolcie. Naprawdę chcecie w takim świecie żyć, w którym nic wam nie będzie można powiedzieć ani zrobić jako osobom dorosłym? Uważacie, że jest to normalne? I teraz patrzcie w drugą stronę. Przypominam, aspekt historyczny. Aspekt historyczny. U nas w Polsce nie było problemu z niewolnictwem, nie było rasizmu nadmiernego. Oczywiście, ci osoby czarnoskóre miały mniejszą dozę tolerancji kiedyś, jak najbardziej, ale nigdy nie było to tak skrajnie złe i niebezpieczne. Nigdy. Dlaczego osoba czarnoskóra może udawać osobę białoskórą, a osoba białoskóra nie może w formie performersu udawać osobę czarnoskórą? Co to jest? I najgorsze jest to, że są ludzie, którzy się też potrafią o to przyjąć. I oni idą tą narracją i zakładają kagańce każdemu po kolei. Na szczęście polski internet jest jeszcze taką ostoją normalności. Jak sobie przejrzałem komentarze na Twitterze, bo sam się udzieliłem pod postem, w którym to wypłynęło, to dużo osób myśli podobnie jak ja w tej kwestii. I dla mnie akurat jest to duże pocieszenie. Bo mam nadzieję, że przynajmniej ludzie, którzy są gdzieś tam z mojego rocznika, którzy pamiętają, jak wyglądały lata 2000, początek lat 2000 w naszym kraju, to oni będą pamiętać, że nie było w tym nic złego, było to normalniejsze i mniej scenzurowane. Jest chyba jeszcze gram nadziei na to, że skrajności zostaną ukrócone. I żeby przekaz był jasny, ja jestem przeciwnikiem rasizmu, ja jestem przeciwnikiem ogólnie podziału wszelakich. Ja twierdzę, że podziały bardzo często tworzą lobbyści właśnie w imię tego, żeby skłócać ludzi między sobą, bo mają w tym korzyści. Ale właśnie ten skrajny nacisk na rasizm też jest próbą podziału, uważam. 3 złot. Rafciu, ale też nie można mówić, że to kwestia kolonizacji. Więcej wyjaśnione w filmie Hardcore The Achinko Afryce, dlaczego jest biedny. Oczywiście, że też wzajemnie się sprzedawali, to jest normalne. W każdej nacji, czy w każdej historii, historii każdego narodu, obywatele wzajemnie się sprzedawali, bo są ludzie i są. Rozumiesz? Jak u nas była wojna w naszym kraju, kiedy nas okupowali, to też znajdowali się Polacy, którzy byli konfidentami i mieli wbudowane w to, że jemu sąsiadowi stanie się krzywda, oni chcieli się przypodobać najeźdźcy. I takie k***y też się zawsze znajdą. Były też nawet k***y
Bo ja akurat w temacie historycznym dużo materiałów oglądam, bo to jest ciekawy aspekt, które potrafiły pisać listy na to, że na przykład, nie wiem, słyszeli, że sąsiad ma radio. Oczywiście posiadanie radia było absolutnie zakazane, więc wszędzie znajdują się które się sprzedadzą na znajomego, rodzinę i tak dalej. Na Twitterze, przeklejając zdjęcie z instagramowego profilu polsatowskiego programu, na którym widzimy, jak zwycięzca drugiego odcinka, Kuba Szmajkowski, wygrywa 10 tysięcy złotych. O temacie rozpoczęła się bardzo mocna dyskusja i... Chodziło mu raczej o to, że sprzedawali ich jako niewolników? Dobrze, stary, jak najbardziej, rozumiem. Ja nie twierdzę, że tak nie było. Czym to się różni od tego, co robiły inne nacje swojej nacji? Tak było wszędzie. Polacy tak sobie robili, Żydzi tak sobie robili. W każdym kraju się znajdowały jednostki, które były k***ami. Ludzie, którzy nie mieli zasad. Przecież myślisz, że w momencie, w którym ty w czasie okupacji wysprzęgliłeś się na swojego sąsiada, to oni przychodzili i mówili nu, 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 tak nie wolno. No nie, to sobie były wywożone, były katowane. Nierzadko też pewnie tracili życie. I choć większość komentarzy zwraca uwagę na to, że sam występ nie był rasistowski i nie miał na celu poniżenia, obrażenia, wyśmiania, wykpienia i tu wklej jakiś dowolny jeszcze inny negatywny przymiotnik osób czarnoskórych. Całe oburzenie niektórych środowisk wynika oczywiście z tego, że w niektórych zachodnich kulturach, na przykład amerykańskiej, obecne jest pojęcie tak zwanego blackface'a. I szczególnie w USA blackface jest postrzegany jako rasistowski i obraźliwy, a jest to bezpośrednio związane z jego historią. Czyli przedstawienia zawierające piosenki, tańce, skecze, parodie wykonywane przez białych aktorów, którzy bardzo często parodiowali osoby czarnoskóre. No i co? Tak, jest to faktem. No tak, no ale co z tego? W programie w Polsce nikt nikogo nie wyśmiewał. Występ artystyczny, nie? W związku z tym blackface uznawany jest dzisiaj za obraźliwy i rasistowski. A co więcej, wiele krajów wprowadziło nawet przepisy prawne, które zakazują publicznego wykonywania blackface'a. I firma Benny J, bo to o niej mowa, zareagowała oburzeniem. Zapowiedziała dochodzenie wewnętrzne i podjęcie odpowiednich środków. Autor artykułu na koniec pozwolił sobie na wyraz. Tylko widzowie, moim zdaniem rasizm jest na tyle p***dolony, że ludzie pod rasizm podpinają absolutnie wszystko. Ja na przykład ostatnio stwierdziłem, jest to faktem, że osoby czarnoskóre mają dużo lepsze uwarunkowania fizyczne, genetyczne do tego, żeby być na przykład świetnymi sportowcami w dziedzinie biegania na przykład, nie? Dlatego, że jest to faktem naukowym, że mają lepszą budowę genetycznie, żeby biegać. I to też już jest rasizm, bo mówisz, że ktoś jest inny. Ale inny nie znaczy gorszy, a nawet w tym przypadku powiedziałem, że inny to znaczy lepszy. W jakimś aspekcie lepszy, jednym, ale lepszy. Jak można to rasizmem nazwać? Zachowanie producenta woła o pomstę do nieba i że na życzenie Amerykanów i Brytyjczyków Polacy mają teraz zacząć się wstydzić. Po pierwsze, ten występ w żaden sposób nie odbiegał od konwencji programu niezmienionej od lat. Po drugie, w naszym kraju, tak jak podkreślił autor artykułu, nie ma historii związanej z blackface'em i rasizmem wobec osób czarnoskórych. Ten występ nie sądzę, że chłop nie dał z siebie 100%, ale ewidentnie nie miał głosu, żeby śpiewać Humble. Może dlatego ci ludzie z zagranicy uznali to za rasistowską żderę. No to jednak w momencie, w którym oskarżasz kogoś o tak grube przewidzenie, to ten research należy zrobić, więc w momencie, w którym gość, bo ja uważam, że... Ja o tym mówię przede wszystkim dlatego, bo uważam, że gościu zasługuje na to, żeby ludzie poznali prawdę, bo też głupio by było, gdyby teraz facet wychodził na ulicę i był na przykład palcem wskazywany jako zły człowiek, rasista i tak dalej. Więc fajnie jest to wyprostować. Uważam, że facet, który był odtwórcą roli Lamara, nie zrobił niczego złego i tyle. W akcji programu twoja twarz brzmi znajoma i nawet wygrał trzeci odcinek. Uwaga! Odtwarzając Mika Jaggera z Rolling Stonesów, który, uwaga, był biały, tłumacząc ludziom, że nie wiedzą, czym dokładnie jest blackface i jakim prawem mu wmawiają, na co powinien się zgadzać, a na co powinien się nie zgadzać. Aha, w ten sposób, rozumiem, czyli podwójne standardy, tobie wolno, mi nie wolno, dlatego, że historycznie ludzie biali na innym kontynencie, inni ludzie na innym kontynencie zrobili krzywdę ludziom czarnym. To znaczy, że ludziom czarnym wolno robić jedną rzecz, a ludziom białym nie wolno. Dla mnie ma to w 100% logiczne. Rozumiem, facet ma rację, nie? No, mnie przekonał, naprawdę. Budziło też to, że pan Szmajkowski podczas tego występu nie ocenzurował N-worda. Ale w to, czy było używane, czy nie było, k***a. Jeżeli facet nagrał taki tekst, to jak ktoś śpiewa jego piosenkę, to śpiewa jego tekst, k***a. Co ma mu k***a zmienić? Choć oczywiście mieliśmy inne paskudne określenia, których użycie w przestrzeni publicznej było to wstrętne, żeby o osobie czarnoskórej powiedzieć w jakimkolwiek kontekście, że jest czarnym albo asfaltem. Spoko. K***a Gimper, ty p***ny jesteś! Dobra, ja p***olę. W ten sposób, aha, okej. Mhm.